Zieloni nie wspominają dobrze ostatniego wyjazdu do Szczecina. Podopieczni Konstantina Gylki sportowcami grali niedawno, bo w ostatniej kolejce ubiegłego sezonu i przegrali aż 0-4 po słabym w swoim wykonaniu meczu. Teraz Radomiak będzie chciał wziąć rewanż, choć łatwo nie będzie. Pogoń to zespół występujący w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W drugiej rundzie tych rozgrywek szczecinianie wyeliminowali Linfield z Irlandii Północnej. W trzeciej rundzie trafili na belgijski Gent i w pierwszym spotkaniu doznali wysokiej porażki, aż 0-5. Zieloni podejdą do starcia z Pogonią po ligowej porażce z Krakowią przy Struga 63. Pogoń w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy pauzowała, bo mecz ze Śląskiem Wrocław został przełożony. Zieloni w trzech meczach obecnych rozgrywek Ekstraklasy zdobyli 3 punkty. Pogoń dwa swoje rozegrane spotkania wygrała i ma 6 oczek na koncie. Początek starcia Pogoń Szczecin Radomiak Radom w niedzielę 13 sierpnia o godzinie 15:00.